Witajcie w kolejnym odcinku Wojny Śmietnikowe. Dzisiaj zaprezentuję Wam dwie książeczki, które znalazłem już parę tygodni temu dobrych. Są to bardzo ciekawe pozycje. Pierwsza z nich to jest Moskwa, przewodnik turystyczny. Moskwa i okolice. Światosław Spalej, Moskwa i okolice. Mały przewodnik turystyczny, redaktor. Sprawdźmy to. Rok wydania. Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa, 1982 rok. Wydanie drugie. Nakład 30 tysięcy egzemplarzy. Państwowe Zakłady Graficzne. Moskwa, stolica Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i Rosyjskiej Federacji Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, siedziba władz najwyższych ZSRR i RFSRR, Centralnego Komitetu Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, Rady Najwyższej i Rady Ministrów. Moskwa to również 9 wieków burzliwej historii, od małej warowni na Borowickim wzgórzu do stolicy jednego z najpotężniejszych państw świata współczesnego. Cokolwiek by się nie napisało o Moskwie, obraz tego miasta nigdy nie będzie pełny. Jest to zrozumiałe, jeśli się uwzględni rolę Moskwy w dziejach Rosji i Związku Radzieckiego. Historia miasta jest ściśle związana z walką narodu rosyjskiego o niepodległość, z bohaterskim zrywem rewolucyjnym w latach 1905-1907 oraz zwycięstwem Wielkiej Rewolucji Październikowej. Tu proklamowano 30 grudnia 1922 roku powstanie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Moskwa stała się symbolem przyjaźni i współpracy narodów Związku Radzieckiego, stąd kierowano przebudową struktury gospodarczej, gigantycznym dziełem uprzemysłowienia kraju i kolektywizacji wsi. Stąd też kierowano ogromnym wysiłkiem narodów radzieckich w walce z hitlerowskim najeźdźcą, a za wybitne zasługi w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej nadano Moskwie tytuł Miasto Bohater. Moskwa dziś to główny ośrodek wszechzwiązkowego budownictwa materialno-technicznej bazy komunizmu, a także centrum nauki i kultury. Celem niniejszego opracowania, przeznaczonego przede wszystkim dla turystów indywidualnie udających się do Moskwy, jest ułatwienie zwiedzania tego interesującego miasta. Objętość przewodnika pozwala tylko na syntetyczne ujęcie dziejów i krótki opis najciekawszych obiektów stolicy ZSRR. Wiadomości ogólne. Przejdź do mnie, bracie. Przyjedź do mnie, bracie, do Moskow, pisał książkę Suzdalski Jurij Dołgoruki do swego przyjaciela i sojusznika, księcia nowogrodzkiego Światosława. Kronikarze odnotowali, że spotkanie odbyło się w osadzie księcia Dołgorukiego na Borowickim wzgórzu. Dołgoruki miał długie ruki, czyli długie ręce, jakby ktoś nie znał rosyjskiego. Zwiedzanie miasta. Odpowiedź na to pytanie będzie uzależniona od czasu, jaki przeznacza się na zwiedzanie. Metro moskiewskie stanowi nie tylko wygodny środek lokomocji, lecz także interesującą budowlę pod względem technicznym. Wysoki poziom bezpieczeństwa, klimatyzacja, regularność architektonicznym. Niektóre stacje pod względem wystroju równe wnętrzom pałacowym. Kreml jest to historyczne centrum Moskwy, wspaniały pomnik rosyjskiej architektury. Pierwsza warownia zbudowana przez księcia Suzdalskiego Jurila Dołgorukiego w roku 1156 zajmowała tylko nieznaczny obszar dzisiejszego Kremla. Około 2 hektary u samego ujścia Nieglinnej. To jest mniej więcej teren, na którym dziś znajduje się zbrojownia z przyległymi zabudowaniami. W marcu 1918 roku rząd radziecki przeniósł się do Moskwy. Kreml stał się siedzibą centralnych władz Republiki Radzieckiej, Republiki Rad. Obecnie Kreml jest siedzibą Rady Najwyższej ZSRR, Rady Najwyższej RFSRR oraz rządu ZSRR. Pałac Czerwony. Krasnaja Płaszczada. Jest to najstarszy, najbardziej znany plac Moskwy. Plac Czerwony, sorry. Źle przeczytałem.
Plac Dzierżyńskiego, idąc prospektem Marksa w kierunku placu Dzierżyńskiego, leżącego na wschód od placu Swierdłowa, widzimy XVI-wieczne mury Kitaj-Goroda i jedną z bram miejskich. Za murów wystaje górna kondygnacja jasnozielonego domu drukarni synodu, zbudowanego w roku 1817 przez architekta J. Mironowskiego. W XVIII wieku mieściła się tu biblioteka publiczna, a w wieku XVI w tym miejscu stał budynek najstarszej w Rosji drukarni Pieczatny Dwór, w której mistrzowie biegli w sztuce drukarskiej Iwan Fiodorow i Piotr Mieścisławiec rozpoczęli druk ksiąg. 1 marca 1564 roku wydrukowano księgę pod tytułem Apostoł. Tutaj też ukazała się pierwsza rosyjska gazeta Izwiestia, Wiadomości, której pierwsze numery osobiście składał Piotr I. Nieopodal byłej drukarni na skarpie przy prospekcie Marksa stoi pomnik Iwana Fiodorowa, wykonany według projektu S. Wołnuchina. Centralne miejsca na placu Dzierżyńskiego zajmuje wykonany w 1958 roku pomnik F. Feliksa Dzierżyńskiego, Dłuta E. Wuczeticza i architekta G. Zacharowa. W północnej stronie placu znajduje się Dom Dziecki Mir, ogromny dom towarowy, obsługujący dziennie 250 tysięcy klientów. Zbudowany został w 1964 roku według projektu architekta Aduszkina w miejscu, gdzie w XV-XVIII wieku znajdowały się zakłady zbrojeniowe, odlewnie armat. Puszeczny Dwór. Tu m.in. w 1580 roku Andrzej Czochow wykonał stojącą na dziedzińcu kremlowskim car puszkę. Nieopodal placu Dzierżyńskiego w kierunku południowym wysiedza Kopnospaski klasztor. Nie ma żadnych zdjęć. Prospekt Marksa, ulica Gorkiego i prospekt Leningradzki, ulice Piatnicka, Jabolsza, Jaordynka i Ławruszyński, Pierjełuk. Pierścień Sadowy. Jeden. Plac Zjazdów na Kremlu tutaj. Plac Zjazdów 2, Plac Czerwony tutaj chyba. 3. Dom Paszkowa, jeden z gmachów biblioteki imienia Włodzimierza Lenina. 4. Restauracja Arbat na prospekcie Kalinina. 4. To Arbat. Aeroflot. Piękne, piękne po prostu. Obelisk ku czci opanowania kosmosu, 5. Tutaj obelisk ku czci opanowania kosmosu. Niesamowite. Muzeum Panorama Bitwy pod Borodino, przed muzeum pomnik Kutuzowa. 6. Siedem. Gmach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, RWPG. Czy znacie może, co to w Polsce? Jak ten skrót się rozwiązywało w Polsce lat 80. RWPG? Rosji wszystko, Polsce gówno. 8. Kompleks sportowy na Łużnikach. Dziewięć. Barokowy Pałac Piotrowski. 10. Główne wejście na wystawę osiągnięć gospodarki narodowej ZSRR. Tutaj. Zupełnie jak, kurde, ta brama branderburska. Ja pierdykam. Nowoczesna zabudowa prospektu Kalinina. Tutaj. Blokowiska, kurczę. No, nowoczesna. Nie ma to tamto, nowoczesna. Piękne, po prostu piękne. Te czasy, proszę Państwa, to były czasy. Łużniki na północy od Śródmieścia. Śladami wybitnych twórców. Przeglądamy, co tu jest jeszcze ciekawego. Wycieczki z Moskwy. Do Katynia, ciekawe, czy informacje dla turystów.
Większe muzea, ważniejsze adresy, niektóre teatry, sale kinowe, restauracje. No i niedługo czuję, że tylko Rosja nie będzie wymagała paszportów covidowych. Komunistyczna Rosja będzie mniej komunistyczna od Unii Europejskiej. Dobra, chyba zakończę ten odcineczek 10-minutowy na tej książeczce Moskwa, a tą drugą przeczytam w kolejnym, bo może się nudzić niestety. Subskrybujta i się nie bójta, bo to jest fajne, to co tu mam. Trzymajta się, cześć.